druga Mojżeszowa, 33, 13, 14. Będę mówił na temat poznania Boga, czyli Bożych planach, celach i dążeniach. Poznanie Boga, czyli Boże plany, cele i dążenia. I mamy tutaj taki zapis, 13-14 werset. To też jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał. I wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan. Oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie, kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha. Stało się to w wyniku łaski Boga. Łaska, będę o tym mówił pewnie na następnym spotkaniu, jest niezasłużoną przychylnością Boga dla człowieka, ale też jest Bożą zdolnością w człowieku, który przyjmuje tą łaskę. Czyli jeśli przyjmujemy niezasłużoną przychylność Boga, to automatycznie, zaznaczam, automatycznie przyjmujemy też Bożą zdolność. Czyli nasza zdolność jest w tym momencie jedną rzeczą, a oprócz tej naszej zdolności, którą mieliśmy do tej pory, otrzymujemy Bożą zdolność. Stąd dziecko Boże wszystko może. Ponieważ nie posiada ono już zdolności jedynie człowieczej, ale posiada zdolność Boga. Do czego? Do wszystkiego. Do wszystkiego. Ten werset pokazuje nam, że obrazuje nam to, że my, przyjąwszy łaskę od Boga, czyli narodziwszy się z Bożego Ducha, otrzymaliśmy, i teraz ważne słowo, prawo poznania Boga. A więc poznanie Boga to nie jest żadna specjalna sprawa. Jeżeli narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, to otrzymałeś prawo poznania Boga. Jest to, że tak powiem, to ci się należy. Nie, że Bóg da, czy Bóg jakoś tam zadziała za jakiś czas i będziesz go mógł poznać. Nie. Otrzymawszy łaskę, otrzymałeś prawo do poznania zamysłów Boga. On tak się modli, Mojżesz, tak. Chcę poznać Twoje zamysły. To znaczy, że Bożą wolą jest, aby Jego dzieci, czyli ja i Ty, znały Jego zamysły, Jego poglądy, Jego koncepcje. Rozumiecie? Bóg nie jest Bogiem, który ukrywa się przed swoim ludem. To jest fikcja. Religia nam wmówiła różne rzeczy. Że Pan ma jakieś zdanie, ale my nie wiemy jakie. Prawdą jest to, że mamy prawo do poznania zdania Boga. Kiedy będę nauczał na temat tego, jak słyszeć Boga, to nauczanie będzie bardzo ważne. Bo na tym nauczaniu zbudujecie później kolejną konstrukcję, jak Boga słyszeć. Bo żebyś Ty słyszał Boga, to Ty musisz przede wszystkim być absolutnie pewny, że Bóg nie ukrywa się przed Tobą. Czyli Bóg chce, abyś Go słyszał. Rozumiecie? Bóg tego chce. On chce, żebyś znał Jego cele, Jego dążenie i Jego dalekosiężne i bieżące plany. Taki jest Bóg. Pamiętajcie, jedną z rzeczy, o którą trzeba o Bogu wiedzieć, to jest to, że Bóg jest normalny.
Bóg nie jest psychopatą, Bóg nie jest socjopatą, Bóg jest normalny, Bóg nie robi sobie z nami gierek żadnych. On nas nie wprowadza w chaosy i w zamęty. Rozumiecie? Jest uwolniony w obecnym czasie bardzo obszernie, dużo fałszu. Ja pamiętam, że jak zaczynaliśmy naszą służbę, to ludzie do nas dzwonili, pisali, prorocy. I mówili nam, różni prorocy, tacy znani w naszym kraju, tacy nieznani. Oni nam mówili, jakie my popełniamy błędy i co należy. Rozumiecie? I im bardziej religia ze mnie wychodziła, wypływała i przestawała być religijnym człowiekiem, tym więcej z tymi prorokami rozmawiałem. I zacząłem mówić do tych ludzi tak. Ale przecież ty mówisz do mnie w zagadkach. Zagadki mi takie zadajesz. A w pierwszym liście Jana jest napisane, że Duch mówi wyraźnie. Skoro Duch mówi wyraźnie, ty mi dodajesz zagadki. I mówisz do mnie jakieś proroctwo enigmatyczne i mówisz, domyśl się. Albo rozważ to, to znaczy, że to nie jest proroctwo. To jest twór twojej wyobraźni. Wiecie, moja żona jest obdarowana proroczo i kiedy ona przychodzi ze słowem od Boga, to to słowo jest takie, że 2 razy 2 jest 4. Dlaczego tak jest i co z tym zrobić? Rozumiecie? Ona nie mówi, że są ciemne chmury, jasne liście, żółte drzewa, bo my nie żyjemy na pułapie Starego Przymierza. W Starym Przymierzu trzeba się było domyślać o różnych rzeczach. Różnych rzeczy o Bogu. A w Nowym Przymierzu mamy prawo w Chrystusie Jezusie do poznania planów, celów, dążeń, założeń, myśli, emocji Boga. Od A do Z. Tak? Więc to jest bardzo ważna sprawa. Dlatego nie istnieje taki produkt jak chrześcijanin niesłyszący Boga. To jest, nie ma takiego czegoś. Chrześcijanin to człowiek, który może bardzo jasno i wyraźnie słyszeć Boga. Nie na zasadzie domysłów, rozumiecie? I do dopowiadania sobie czegoś. Absolutnie. Czym jest poznanie, przyjaciele? Chciałem, żebyście sobie jeszcze zapisali wcześniej Hebrajczyków 8:11 i księga Amosa 3:7. W Hebrajczyków 8:11 mamy obietnicę poznania Jego osoby, a w Amosa 3:7 mamy obietnicę poznania Jego planów, celów i dążeń. I Słowo Boże mówi, że każda sprawa niech się opiera na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Ucz się zawsze tego, aby w Piśmie Świętym szukać potwierdzeń. Potwierdzeń. Ja w przyszłym miesiącu będę uczył na temat Biblii, będę mówił, w jaki sposób się poruszać po Biblii, natomiast zawsze szukamy potwierdzeń. Ja zawsze mówię, potwierdź Panu. Pokaż mi te rzeczy, ponieważ robię założenie, że jakaś formuła zaburzenia jest w moim umyśle i ja tą rzecz źle interpretuję. A więc pokaż mi rzeczy. I to są takie właśnie dowody na to, że każda sprawa opiera się na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Zawsze masz gdzieś jakieś potwierdzenia do danego zjawiska. Tego się musimy uczyć. A teraz chcę, żebyśmy przeszli do listu do Rzymian 1:21 i przeczytali tam sobie ten werset. List do Rzymian, 1 rozdział, 21 werset. Zobaczymy, od czego się tak naprawdę rozpoczyna, czy też rozpędza poznawanie Boga. Rzymian 1:21. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz zniknęli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Widzimy, że poznanie Boga, poznawanie, jakby rozpoczęcie głębokiego poznawania Boga jest związane z tym, że my chcemy,
aby on był obiektem czci w naszym życiu. Jeżeli ty chcesz poznawać Boga, bo chcesz się czegoś dowiedzieć, albo chcesz rozbudować swój jakby pogląd intelektualny na jakiś temat. Rozumiesz? Albo na przykład szukasz Boga jedynie po to, żeby rozwiązać jakiś problem, tak? To nie jest to, czego Bóg chce odnośnie poznania Jego osoby. Ja bym na przykład nigdy nie chciał mieć takiego przyjaciela, który by przychodził do mojego życia i pytał mnie jedynie o jakieś elementy, a potem odchodził z mojego życia. Ostatnio napisałem taki artykuł Duchowe awatary. I napisałem tam o tym, że są dwa rodzaje przyjmowania autorytetu. Pierwszy rodzaj to jest taki, że przyjmujemy, mamy jakiś autorytet duchowy, jakiegoś człowieka, który jest autorytetem duchowym i przyjmujemy od niego jakieś elementy, jakieś dziedziny. On jest dobry w tym, on jest dobry w tamtym, on wie tamto i my sobie od niego te rzeczy bierzemy. I to jest słuszne. My te rzeczy bierzemy, wprowadzamy do naszego życia, to działa, wszystko jest. I to jest jeden rodzaj korzystania z autorytetu. Jest drugi rodzaj korzystania z autorytetu. Ten drugi rodzaj polega na tym, że my bierzemy za autorytet osobowość tamtego człowieka. Przemienioną przez Chrystusa osobowość. I to ci ludzie, którzy znaleźli sobie w życiu autorytet duchowy i przyjęli całokształt ich osobowości jako autorytet, to są duchowe awatary. Taki był Tymoteusz w stosunku do Pawła. Rozumiecie? Tymoteusz był zainspirowany nie jakimiś małymi informacjami z życiu Pawła, tylko osobowością Pawła. I Paweł tak naprawdę spowodował, że Tymoteusz w wieku 20 paru lat stał się biskupem potężnego, w tamtym czasie najpotężniejszego kościoła w Efezie. Rozumiecie? Czy to w ogóle takie rzeczy? Więc wiecie, Bóg chce, żeby traktować jego osobowość jako wartość. Osobowość jako wartość. I teraz Bóg chce, aby szukać go ku poznaniu jego osobowości, a nie jedynie, aby poznać jakiś element, który jest nam potrzebny do życia. Bo to nie jest prawidłowa droga. Poznawanie Boga w celu osiągnięcia czegoś. To tak nie działa. Miłość jest globalna. Wiecie, o co chodzi? Miłość to jest w ogóle przestrzeń cała. My jesteśmy z Agatą tyle lat ze sobą i rozwija się nasza miłość. Ona się rozwija. Zawsze się rozwija ta nasza miłość. Im starsi jesteśmy, tym ta miłość się bardziej rozwija. Ona ma 40 lat, ja mam 45 i tyle się, ile się umawiamy na randki, teraz to się nigdy nie umawiamy. Tak? W ogóle wyjeżdżamy i gdzieś tam i szalejemy, jest nam dobrze, w ogóle rozumiecie i w ogóle jest light, tak? I ostatnio siedzimy sobie gdzieś tam na wczasach, jesteśmy, ona do mnie mówi tak, siedzimy sobie w pokoju, w hotelu, ona mówi tak, wiesz co? Nawet jakbyś mnie zdradził w ogóle, to mówi, to by to nic nie zmieniło między nami. W ogóle dalej bym cię kochała. Dalej bym z tobą służyła. W ogóle mówi, wiesz dlaczego? I tak siedzi, tak ze mną gada, wiesz dlaczego? Bo ja mam w ogóle, nie, bo ja mam zbudowaną tożsamość w Chrystusie. Rozumiecie? W ogóle jestem tak silna, że nie mam zbudowanego swojego życia na tobie. Stąd, gdybyś mnie stracił, wiadomo, że to jakby jakiś ból emocjonalny. Ale to by nie zmieniło mojej postawy wobec ciebie, bo ja jestem ugruntowana w Chrystusie. Rozumiecie? To jest bardzo ważna informacja. Wiecie, jak ten małżeństwo może rozmawiać o tym na lajcie, rozumiesz? To już jest bardzo dużo. Bo my się, ta miłość się rozwija. Ale dlaczego się? Ponieważ my poznajemy swoje osobowości. I teraz ta miłość, ona jest całościowa. Tam nie ma czegoś, na przykład ja coś u mojej żony jakiegoś sobie wybrałem i ta część jej mnie inspiruje. Nie. Jeżeli coś sobie próbujesz u Boga wybrać, tak? Coś sobie próbujesz wybrać u Boga i będziesz na tym się skupiał, posłuchaj, powiem ci bardzo ważną kwestię, to przyjdą demony bałwochwalstwa do twojego życia. Jeżeli tylko wybierzesz coś z Boga, nie biorąc całości. Pamiętaj.
To jest bardzo ważna rzecz. Z Bogiem to jesteś w 100%. Rozumiesz? Albo w ogóle. I teraz ja jeszcze raz mówię, ja nie mówię o nowym narodzeniu. Bo narodziliśmy się na nowo i to jest temat nie do zamknięcia. To zamykamy w ogóle tę sprawę, bo ta szkoła jakby nie poruszamy się w tych parametrach. Jesteś narodzony, ja mówię teraz o rozwoju duchowym, tak? I pogłębieniu życia z Bogiem. A więc albo będziesz chciał poznać Boga na maksa, rozumiesz? I tą drogę rozpoznasz w Piśmie, albo nie rób tego, bo to nie ma sensu. Bo staniesz się częścią tego chorego systemu religijnego, takiego czy innego. Rozumiesz? I tutaj jest napisane tak, że oni poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga. Zauważyliście to? A więc co to znaczy? Jaka jest droga do głębokiego poznawania Boga? To jest poświęcenie zupełne swojego życia, tak? I uznanie Boga jako najwyższą formę, tak? Autorytetu i adoracji. I wtedy, czyli tak naprawdę poznajemy Boga przez uwielbianie Boga. Co to jest uwielbianie Boga? Uwielbianie Boga to nie jest to, że my tam gramy sobie. To jest jakaś część uwielbienia Boga, nie o tym dzisiaj mówię. Uwielbienie Boga jest ustawienie Boga w miejscu adoracji całościowej. Całościowy Bóg jest w miejscu adoracji. I wtedy, kiedy tak się zrobi w tobie, w środku, kiedy tak postanowisz, to dopiero wtedy będziesz Go poznawał. Bo jak nie ustanowisz Go jako głównego centrum adoracji, jak nie ustanowisz Go w sobie, w swojej psychice, jako number one każdej dziedziny, tak? I powiedz, ja wszystko poniosę, ja każdą cenę zapłacę, zapłacę każdą cenę za poznanie Ciebie. Jeżeli tak nie zrobisz w sobie, to nie będziesz Go poznawał. Bo będzie się to po tobie ślizgać. Bo miłość jest globalna, ona jest całościowa, tam nie ma pół, tam nie ma na pół gwizdka, wiecie o co chodzi? Tam nie ma na pół gwizdka. W małżeństwie nie ma czegoś takiego, że małżonkowie się siebie krępują. Jeżeli małżonkowie się siebie krępują, to oni się jeszcze dobrze nie znają. Rozumiecie, to jest bardzo ważne, jeżeli mają w ogóle między sobą coś tam, w ogóle ona się boi puścić przy nim bąka, bo jak puści bąka przy nim, proszę Ciebie, to on już nie będzie jej uważał, proszę Ciebie, za Jennifer Lopez, środkowego matarza na przykład, tak? Ale nie zrobię tego. Ja mówię, ale damy też puszczają bąki, to jest normalne. Czasami takie, że mi się trwa po prostu. To są rzeczy proste, bo to są rzeczy ludzkie. Jak mamy problem z rzeczami ludzkimi, to ja się pytam, jak my się zabierzemy za rzeczy Boże. To jest szok w tramie. Jezus powiedział, to jest napisane w Biblii, jeżeli nie czajecie rzeczy ludzkich, jak zaczęliście rzeczy Boże. Zobaczcie, wiecie, religia nas doprowadziła do tego, że kiedy się mówi w kościele o opuszczaniu bąków, to ciebie to ludzie, o, co się stało, o, tu muchę przyjechała. Normalna ludzka sprawa, tak? Normalna rzecz, jeśli nie czajesz rzeczy ludzkie, jak zaczajesz rzecz Bożą. Pamiętajcie, mówiliśmy na różnej sesji, prawda nas wyswobadza, jak Jezus powiedział, że jeżeli nie czajesz rzeczy ludzkiej, to nie zaczajesz rzeczy Bożej, to jest to prawda. I trzeba ludzi rozkalibrować często rzeczami ludzkimi, żeby im podać rzecz duchową. To są zasady Boże. Rozumiecie? A pokazuję Wam, jak to działa w praktyce. W małżeństwie wszystko jest wspólne. Tak? Adam z Ewą są stworzeni przez Boga nago. Oni mają ze sobą kontakt. I dokładnie tak jest z Bogiem. Tutaj nie ma konwenansów. Tutaj nie ma powiedzenia, ja to bym chciał od Ciebie tyle, a tyle nie. Pójdźmy tutaj, a tutaj nie pójdźmy. I ja poznaję Boga. Nie poznajesz Boga. Nie poznajesz Boga. Wasza relacja jest płytka jak staw w zejściu. Nie poznajesz Boga. Ślizgasz się po tym. Poznanie Boga jest poznaniem maksymalnym, albo ruszysz to w całości, rozumiesz, albo będziesz się ślizgał w tym. Na to nie ma obejścia. Po prostu stąd Jezus nie próbował ludzi przekonać do niczego. W ogóle Jezus wiedział, że jeżeli oni nie pójdą po całości na maksa za Nim, jeżeli nie zatracą, nie stracą wszystkiego, to w ogóle nie ma sensu to wszystko. Rozumiecie? I on powiedział, kto w ogóle straci wszystko dla mnie, dla Królestwa, tak? Będzie mu tysiąckroć bardziej dane. Tak? W ogóle to w ogóle słowa Jezusa.
Poznanie Boga wiąże się z tym, że podejmujemy decyzję o determinacji. Nie patrzymy, ile za to zapłacimy. Zapłaćmy. Zapłaćmy za to. Ja płacę. Za to płacę właśnie. Cały czas. I tego uczę ludzi. Płać! Nie bój się. Nie szukaj, że coś inaczej przyjdzie. Tylko tak to przyjdzie. To tak jak ludzie przychodzą na siłownię i oni myślą, że proszę Ciebie, wiesz, jest, proszę Ciebie, maj, zaraz jest lato i on myśli, że on przyjdzie teraz na siłownię i przychodzimy, co zrobić, żeby miał płaski brzuch? Robię weź. Przez maj. A kiedy chcesz mieć płaski brzuch? W lipcu nas czasy wyjeżdżą. Mówię, do lipca chcesz mieć człowieka. A dlaczego ty nie chodzisz na siłownię okrągłym rokiem? Czemu na przykład nie uznasz, że Twoje zdrowie jest ważne? Tylko wybrałeś sobie jakiś element, tak? Wizualizacji, tak? Poparty, zbudowany na Twojej próżności, tak? I to w ogóle nie bierzesz pod uwagę całokształt rzeczy. To ja Ci powiem, przez 2 lata będziesz się uczył ćwiczyć, pasuje Ci, przyzwyczajasz stawy, ścięgna, tak? Po 2 latach się rozpędzisz. Jak skończysz 1. piątkę na siłowni, tak? Zobaczysz trwałe efekty. Nie chcę za to gadać później. No bo on przychodzi 2 miesiące, brzuch. Ludzie przychodzą do Boga, rozumiesz, w taki sam sposób. Oni przychodzą do Niego, mówią, poznaję Cię, że Biblię poczytałem trochę. Weź przestań, Hitler czytał Biblię. Człowieku, i do kościoła chodził. Co to w ogóle Biblię czytać? Bo każdy czyta, ja nie wiem, kto nie czyta. Rozumiesz? Ateista każdy czyta, diabeł Biblię przeczytał. To w ogóle zrozummy te rzeczy. Poznanie Boga jest związane z tym, że ustanawiamy Boga jako główny punkt adoracji życiowej. Tak? Jest napisane, że oni zbłądzili przez to, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga. Czyli oni poszli w jakąś formę poznania, mówili, chcemy Cię poznać, ale uwielbić niekoniecznie. Uwielbić to znaczy postawić kogoś w miejscu adoracji, centralnym miejscu. Moja żona kiedyś w jednym kościele głosi i mówi tak, to małżeństwo dlatego funkcjonuje, bo kocham Chrystusa bardziej niż Artura. Rozumiesz? I to jest prawidłowe. I ona nie mówi, że to małżeństwo funkcjonuje dlatego, że my mamy takie projekty, albo to, albo tam. Nie. Ona mówi, to małżeństwo działa dlatego, że Artura kocha mnie niż Chrystusa, Chrystusa bardziej niż Artura. To proste. I tego uczymy ludzi. Na przykład jak jest do nas do kościoła, do Warszawy przychodzą młodzi ludzie i mu uczymy, jak szukać sobie małżonków, ja mówię tak, posłuchaj. Modlisz się o męża, modlę się. O jakiego? On mówi, żeby był zbawiony. Ja mówię, zbawiony to... Mówię, nie mówmy o rzeczach właściwie podstawowych. Na szkółce niedzielnej uczymy o tym, że Filistyńczyka sobie nie bierzesz, proszę Ciebie, tylko sobie bierzesz Izraelitę. To jest w ogóle podstawowa sprawa, tak? I nie budujemy na paradoksach, prawda? Że tam sobie, wiesz, Ozeasz wziął prostytutkę Gomerę, proszę Ciebie i tak dalej. Bo to mnie zaraz przynoszą, że a tam było tak, ale to jest paradoksalna sytuacja. Paradoksa się nie buduje doktryny. To są paradoksalne rzeczy. Natomiast mówię tak, podobaj, weź kilka podstawowych parametrów. Pierwsza rzecz, jak się będziesz modliła, to powiedz tak, Panie, niech mój przyszły mąż kocha bardziej Ciebie niż mnie. Na dzień dobry. A jak się potem pojawi jakiś gość w Twoim życiu i Ty zobaczysz, że on kocha bardziej Ciebie niż Boga, to pamiętaj, że to jest substytut. Ja zawsze mówię, mniej więcej się pojawią 2-3. Bo z praktyki. Jak się ktoś modli o męża czy o żonę, to zawsze, to najczęściej przychodzą 2-3 wcześniej substytuty. Proszę, tak? Ja mówię, nie złap się na substytut, bo potem będzie bolesny rozwód. Po prostu. Rozumiesz? No, Norbert się śmieje z zakazania. Chodzi o to, że rozumiecie, na co rzecz polega? Bo to nie tak jest. Ja mówię, niech kocha bardziej Chrystusa niż Ciebie. Musi dać tego dowód. Jeden mój znajomy, przyjaciel, który jest w służbie wśród więźniów, został przyprowadzony do Jezusa przez swoją przyszłą żonę. Szedł sobie po prostu po ulicy w swoim mieście, dziewczyny tam z kościoła głosiły Ewangelię, ona mu przyszła, podziała Ewangelię, potem ona w konsekwencji została jego żoną. I fajnie im się wiodło, dopóki to małżeństwo troszkę tam się nie rozbudowało wiekowo, no i ona doszła do wniosku, że do Holandii wyjeżdża teraz, tak? Pojechała do Holandii, tak? To nasza siostra w Chrystusie spotkała tam Holendra, tak? Zakochała się w tym Holendrze, rozumiecie? I rozwiodła się z moim kolegą.
Po jakimś czasie Holender ją zostawił, rozwiódł się z nią i pobita, ona do niego dzwoni z tej Holandii i mówi do niego tak. Słuchaj, no, popełniłam błędy, mówi w ogóle, tam mu się tłumaczy przez telefon, on mówi, ja rozumiem, wszystko rozumiem, mówię, dobrze, dobrze, dobrze. Ona mówi, czy ty mi wybaczyłeś? Ja ci wybaczyłem w ogóle, wiesz, to kiedy mogę się wprowadzić, ona mówi. A on mówi, za rok. Mówi, wrócisz do Polski, wynajmiesz sobie mieszkanie, przez rok czasu będziesz na moich oczach żyła świętym życiem, będziesz czciła Boga, będziesz chodziła do kościoła. Będziesz w służbie czynnej. Wytrzymała ze 3 miesiące. Znowu wyjechała do Holandii. Rozumiesz, co chodzi? Miłośniczka tulipanów. Uwielbienie Boga jest bramą do poznawania Go. Ale na to trzeba się zdecydować i ustanowić to w sobie. A potem się tego pilnować trzeba jak kondyszla. To nie ma tak, że ja w tej chwili, rozumiesz, jak ja sobie ustanowiłem główny punkt adoracji mojego życia, to że ja teraz sobie od tego będę odchodził. Nie, bo tylko tak się poznaje Boga. To jest furtka do poznawania Boga. Dlatego kupa ludzi posiada jedynie wiedzę, a nie poznanie. Posiadają teologiczną wiedzę. Mają pokończone szkoły i różne inne rzeczy. Oni mają wiedzę, ale wiedza to za mało. Poznanie jest związane z kontaktem. To jest greckie słowo ginosko. Te same słowo jest użyte do stosunku seksualnego między mężem a żoną. To jest te same słowo. To jest tego rodzaju poznanie. Tak? Bo Bóg, słuchajcie, Bóg w ogóle zawsze ma na poważnie. Bóg to zawsze na poważnie. Bóg z człowiekiem zawsze na poważnie. Człowiek z Bogiem niekoniecznie na poważnie. Ale Bóg zawsze na poważnie. I kiedy On mówi, chce, żebyś mnie poznawał, tak? To On się otwiera na maksa i stwarza Ci maksymalne możliwości do poznania Jego osoby. Dlatego ja nie wierzę w to, że ktoś nie może Boga poznawać. Natomiast wiecie, co uważam? Że kupa ludzi nie poznaje prawidłowo Boga i błądzi, dlatego że nie stworzyło sobie systemu adoracji w swoim sercu wobec Jego osoby. Ja w to wierzę. I takie rzeczy oglądam. I widzę kupę ludzi, którzy tak naprawdę, tak? Kochają Boga i coś jeszcze. A musicie zrozumieć taką rzecz, że to się wszystko... Posłuchajcie, demokracja jest piekła. W ogóle nie ma czegoś takiego jak system demokracyjny, demokratyczny w ogóle w duchowej rzeczywistości. Chodzi o to, że u Boga jest hierarchicznie wszystko ustawione. Również temat adoracji. Bóg jest zawsze na pierwszym miejscu. Nie dlatego, że On się tam pcha, tylko dlatego, że On jest Bogiem. To jest Bóg po prostu. On, wiecie, jakby to powiedzieć, dla Niego nie ma innego miejsca. Jemu jest jakby przyporządkowane zawsze pierwsze miejsce. Zawsze ten punkt adoracji. Ja pamiętam, pokażę Wam praktyczne rzeczy. Córka moja była mała. Ja ją uczyłem jednej rzeczy. Jak tata ma komorę modlitewną, to Ciebie tam nie ma. Rozumiesz? Nie pukaj do mnie. Nie wróć tam do mnie. Nie przychodź się przytulić. Nie mów, że sobie z czymś nie radzisz. Tak wyuczone moje dziecko, jedno, drugie. Ktoś powie, to jest takie nieludzkie. Wiem, że to nieludzkie. Tylko to daje efekty. Moja córka jest jedyną osobą, którą obserwuję od urodzenia, czyli na długim odcinku czasu, która nie posiada zaburzeń. Szok. Rozumiecie? Moja córka tak ma. Dlatego, że były wobec niej zastosowane Boże metody. Kiedy ja miałem komorę swoją, tak? Dzisiaj mam troszkę inaczej, bo ja mam dzisiaj inny czas, ale wtedy mój czas był bardzo napięty. Rozumiecie? Prowadziliśmy kościół, ja pracowałem w pełnym etacie, w ogóle każda minuta była wyrywana. Na lodówce wisiał grafik spotkań z żoną. W ogóle wiecie. I to tak przez długi czas mieliśmy. Ja moim dzieciom mówiłem bardzo ważną rzecz. Jeżeli ja się modlę do Boga, tak? To jest mój czas z Bogiem.
proszę was, nie wkraczajcie w to miejsce. Nie róbcie tego. Nie dlatego, że ja was nie kocham, tylko dlatego, że ja mam ustawione w swoim sercu pewne priorytety miłosne. Wiecie, u nas każdy to wie. U nas na przykład dzieci wiedzą, że Bóg jest na szczycie, wiecie, naszego życia. U nas dzieci wiedzą, że my jesteśmy dla siebie ważniejsi niż one dla nas. I wyobraźcie sobie, że się zdrowo rozwijają. Tak kiedyś, jak syn nasz już był większy i był w takim momencie, gdzie był w gimnazjum, wiecie, jak to gimnazjalista to wszystko wie, tak? I on coś do Agaty powiedział, do niej takiego, wiecie, o, coś tam do niej. Wtedy do niego odpowiedział, mówię, posłuchaj, to jest moja kobieta. To jest moja kobieta. I jeszcze raz się tak odezwiesz do mojej kobiety, tak? To byś miał ze mną do czynienia jako z samcem. Już nie pewnie odezwał do Agaty. Mówię, te dzieci się normalnie wychowują zdrowo. Ale bo o co chodzi? Bo poziomy, jakby hierarchia miłości jest normalną rzeczą. To ten świat nam to zachwiał. Bóg mówi tak. Ustaw mnie w miejscu, w centrum adoracji swojego życia. A rozpocznie się twoja przygoda z głębokim poznawaniem mojej osoby. To nie będzie płytkie poznanie, to nie będzie polizanie powierzchni. To będzie dogłębne wejście. Dogłębne wejście. I teraz uwielbienie Boga ma ścisły związek z postawą dziękczynienia. Jeżeli ty chcesz Boga ustawić w miejscu adoracji, to ty musisz być człowiekiem dziękczynienia. Ty musisz zrozumieć, że wdzięczność otwiera drogę, tak, do głębokiego poznawania Boga. Dlatego ja w sobie wyrobiłem postawę wdzięczności. I jeszcze raz podkreślam słowo wyrobiłem. To trzeba wypracować. To nie jest tak, że ty sobie stoisz, jesteś człowiekiem, który ma pretensjonalne podejście do życia i raptem na ciebie spadł Święty Duch i ty przestałeś mieć pretensjonalne podejście do życia. To jest bzdura. Nad tym trzeba pracować. Stąd jeszcze raz podkreślam temat łaski. Primo, niezasłużona przychylność, a tak naprawdę nas to nie dotyczy, bo co nas to obchodzi. Przecież to On jest nam przychylny, a nie my Jemu. Rozumiecie? Bo to jest tak naprawdę ta sfera, że Bóg jest nam przychylny, to nas nie dotyka, to w ogóle nas nie rusza. To On jest nam przychylny. Nic nam do tego. On tak zdecydował. I sekundo, że łaska to Boża zdolność we mnie. Czyli ja otrzymuję w momencie przyjęcia Jezusa jako Pana Zbawiciela Bożą możliwość, Boże umiejętności. I ja mam dzisiaj z tym co? Pracować. To jest łaska pracująca. To w ogóle chrześcijanie nie lubią takiego stwierdzenia, że łaska pracująca jest. Jest się takie pojęcie, że łaska to jest coś takiego, że ja chodzę sobie, po prostu wiesz, bujam się w życiu i teraz przychodzi Bóg, Bóg mnie dotyka i coś się zmienia. To jest enigmatyczne, takie enigmatyczne rzeczy są. Tylko, że kurczę, tak nie ma. I na przykład ludzie mówią, ja miałem takie coś, a mnie to się nazywa cud. I ja wierzę w cuda, ja doświadczam cudów. Ale przepraszam, nie wiem jak jest w waszym życiu, ale w moim życiu cuda po prostu bywają. One bywają cuda. Czasami ludzie takie bzdury mówią, ja mam ciągle cuda w życiu. Ja mówię, ty masz głowę chorą. Nie masz cudów w życiu. Bzdury mi opowiadać. Kiedyś raz w życiu do mojej żony przemówił słyszalnym głosem Bóg. Ja się takiego czegoś nie miałem. Przemówił do niej tak, że myślała, że to ja mówię do niego. I zresztą to było miejsce, kiedy nastąpił potężny przełom i ona weszła w swoją służbę. A w ogóle tylko imię jej powiedział. Rozumiecie? Rozumiecie imię. Ja, my potem mówimy o tym komuś, a taka dziewczyna stoi, człowieku zaburzona, jak piąty z pankracją w kościele takim jednym. On mówi, ja tak mam codziennie. Codziennie tak mam. A codziennie tak mam. A zobacz co robię. Tak biorę ręce i tutaj palce rosną. Tak. O Boże. Ona ma tak codziennie. I za chwilę dodaje, że tak palce rosną. Ja myślę, że ty jesteś chory na głowę. To w ogóle zdygane. Cuda bywają w życiu ludzi. Natomiast codzienne życie chrześcijanina to jest współpraca z
nadprzyrodzonością w twoim duchu, polegająca na tym, że wykorzystujesz atrybuty Boże do codziennych działań. To jest praca! Jak tego nie ma, to nie ma rozwoju. I postawę dziękczynienia my musimy sobie wypracować. Polega to na tym, że my musimy konfrontować nasze podejście do każdej sfery. Czy ja jestem wdzięczny, czy ja nie jestem wdzięczny. Czy ja się uderzyłem głową w jakiś tam gwóźdź, w jakąś deskę, proszę Ciebie, jaka była moja wewnętrzna reakcja, że powiedziałem, o Boże, dziękuję Ci za to, że mam głowę. Czy przekląłem i powiedziałem, proszę Ciebie, coś złego na tą deskę, na wszystko, co związane z tą deską. Ja muszę wiedzieć, ja muszę zacząć pracować nad tymi rzeczami. Wiecie, żeby móc prawidłowo adorować Boga, to musimy mieć w sobie postawę dziękczynienia. Postawę wdzięczności ustawicznej. Wdzięczności. Ja mam na dzisiaj w sobie postawę wdzięczności. Proszę zapytajcie mojej żony, czy bliskich moich, ja się w ogóle nie skarżę. Nie uskarżam się. Nie ma czegoś takiego, że ja siadam i się uskarżam na coś. Bo skoro ja mam postawę dziękczynienia, to ja nie mam postawy uskarżania. Znana jest historia ze Smithem Wigglesworthem, kiedy został zaproszony do domu, do kogoś i jedli tam i podziękowali za jedzenie. I pani domu, która tam była, zaczęła kroić te ciasto, które tam było i mówi, tak mówi, słabo mi wyszedł ten sernik. A Smith mówi, milcz do niej, w domu kogoś był, taki był Smith. Milcz! Jak śmierć! Przed chwilą dziękowaliśmy za te ciasto. Co ty robisz? Siada i jedz. Zruga miał? Człowiek. Ktoś powie, ale to było takie chamskie. Duchowe. Duchowe to było. On jej pokazał pewną bardzo ważną kwestię. Jak możesz robić sprzężenie duchowe? Ludzie myślą, że duchowość... Wiecie co? Jestem w szoku czasami. Ludzie myślą, że duchowość to jest coś takiego, co jest gdzieś daleko. Duchowość jest tu. Tak jak istnieje sprzężenie w każdej dziedzinie życia, tak samo duchowe następuje sprzężenie. Jeżeli ty w jednej sekundzie dziękujesz za jedzenie, a za chwilę mówisz, że taka opasa jest niejadalna, rozumiesz? Ty robisz blokadę duchową. Natychmiast zamieniłeś błogosławieństwo w przekleństwo. Natychmiast. Człowiek, to w ogóle to tak działa. Postawa dziękczynienia, wytrenowana, wyćwiczona. Spokutowanie z każdego elementu pretensjonalności otwiera nam drogę do poznawania Boga, do poznawania Jego celów, Jego dążeń, Jego planów. To jest taka droga. Pokazuję wam to, bo to jest ta droga właśnie. To się nie dzieje chaotycznie. W ogóle u Boga nic nie jest chaotyczne. Jezus powiedział, ja jestem droga. Rozumiecie? Droga. Droga to jest kawał prosty. Ewentualnie z zakrętem, tak? Ale on jest ograniczony. Tu się droga, stąd dotąd droga. Droga to droga, pole to pole. Rozumiecie? Włączam GPS, mam drogę pokazane. Ja jestem droga. Wiadomo, jak się jedzie. To wiadomo, jak zrobić rzeczy w Królestwie Bożym. Rozumiecie? Wiadomo. I teraz wam to pokazuję. Dziękczynienie to jest wdzięczność objawiona w posłuszeństwie. A więc poznawanie Boga jest związane z czym? Z adoracją, w którą się wchodzi poprzez postawę dziękczynienia, a dziękczynienie w praktyce realizuje się przez akty posłuszeństwa. Dzisiaj właśnie z Magdą fajną rzecz tutaj poruszaliśmy, opowiadała mi pewną historię, która nastąpiła teraz w jej życiu. I ona powiedziała taką rzecz, mimo tego, że to się wydarzyło, ta rzecz, która nosi w sobie elementy cudu, ale mówi, ale nie wierzyłam jakoś. Ja mówię, no Magdy, wierzyłaś. Ponieważ wiara nie jest w umyśle człowieka. To, że Magdzie coś wyszło, to było związane z tym, że Magda przyjęła od Boga słowa, potem posłusznie wykonała działanie, mimo że w jej umyśle były akty niewiary. Pomyślę, może być milion aktów niewiary. Milion aktów niewiary. Ale działanie zgodne z objawieniem.
zbawieniem jest dowodem na twoją wiarę. Wiary nie można zmierzyć. Jak gdyby ja wierzę, ja nie wierzę. Ja mówię, czy to widzę? Wiarę widać. Wykonałeś działanie? Nie wykonałem działania. Nie wierzyć. Wykonałeś działanie? Wykonałem. Miło, że w głowie miałem chaos. Bardzo dobrze. Poszło. Ta rzecz się na 100% wydarzy. Przyjaciele, w taki sposób dochodzimy do poznawania Boga. I teraz nasza rzecz polega, kiedy my wprowadziliśmy Boga w miejsce adoracji, kiedy my kręcimy się wokół tego poprzez postawę wdzięczności, objawioną, czyli praktykowaną przez akty posłuszeństwa, tak? To krok po kroku wchodzimy w głębokie poznawanie Jego myśli, Jego koncepcji. Jak to się objawia? W przeróżny sposób. I tutaj nie ma już jakby formuły, jak to będzie. To będzie w każdy sposób, bo wytworzenie tej postawy spowoduje, że będziesz otwarty na poznawanie Boga. Coraz lepiej będziesz Go słyszał, coraz większe objawienie z Pisma, coraz lepsi nauczyciele do twojego życia. Rozumiesz? Będziesz brał nauki z doświadczeń, będziesz Boga widział wszędzie. On ci będzie dawał się poznawać już sam. Ty tylko przyjm w tym systemie adoracji. Tylko biegnij w tym. Tylko pilnuj się, abyś nie miał pretensjonalnej postawy, żebyś miał postawę dziękczynienia. Tylko pilnuj się i decyduj, żebyś wykonywał akty posłuszeństwa. Nic więcej. Gdy upadniesz, obmywasz się w krwi, idziesz dalej. Nie dyskutujesz sam ze sobą, co się stało. Ja w ogóle nawet nie rozmawiam ze sobą na temat grzechów moich. Nie. Upadłem, okej, Boże, obmywam się w Twojej krwi, idę dalej, bo wiem, jaką mam postawę. I w ten sposób zaczynają Twoje myśli, tak, przybierać kształt myśli Boże. Czy Wy wiecie, że dochodzimy potem do takiego momentu, kiedy my się nie pytamy o nic już. My przebywamy z Nim, tak, i zaczynamy wiedzieć. My po prostu wiemy. Ktoś mnie zapyta, a skąd ty, Artur, to wiesz? A ja nie wiem skąd. Po prostu. Ja nie mam pojęcia, skąd ja tą rzecz wiem. Dam wam prosty przykład. Syn nasz miał bóle głowy. Zrobiliśmy mu elektroencefalogram, wszystko, w ogóle nic. Dalej bóle głowy. Wymiotuje. W ogóle musi spać, typowa jakaś migrenowa bóle głowy. Co z tym robić? Kurczę. No, kładziemy ręce, modlimy się, gromimy, nic się nie dzieje. Tak? Szukam Boga. Co robię? Ja szukam Boga. Panie, Ty powiedziałeś, że mam prawo do Twoich myśli. Boże, ja będę Ciebie szukał. Szukam Boga. I człowieku, któregoś dnia modlę się i w ogóle taka myśl w ogóle przychodzi. Idź i sprawdź w internecie, co to jest serotonina. W ogóle dobrze. Idę sprawdzę. Poszedłem do internetu, pijam serotoninę, mówię, aha, to taki hormon, to tamto, aha, to się stąd wydobywa, taki jest grudnozokrewny. I patrzę w ogóle w ten internet i Duch Święty mnie pyta. A teraz nakaż, aby poziom serotoniny w ciele twojego syna wrócił do normy zgodnie z tym, jak ja go ustanowiłem. W ogóle przy tym komputerze mówię, w imieniu Jezusa, serotonina, masz mieć taki poziom, jaki Bóg ustanowił dla ciała Wiktora. W imieniu Jezusa. Pierwszy. Nic się nie dzieje dalej. Nic się nie wydarzyło wielkiego. Znowu go tam rozbolała głowa, znowu coś się tam wydarzyło. Ale ja już wiem, że szukam Boga dalej. Szukam Boga dalej. I Bóg mówi do mnie tak. Zabroń mu jeść przez pewien okres czasu żółty ser i czekoladę. Dobrze. Następnego dnia rano mówię do Wiktora, nie będziesz jadł żółtego sera i nie będziesz jadł czekolady. Tato, dlaczego? Mówię, Bóg mi powiedział. Przestań jeść żółty ser, przestań jeść czekoladę. Jak ręką. Rozumiesz? Jak ręką odjął. Czy ja się znam na medycynie? Nie znam się. Ja nie wiem o tych rzeczach wiele.
Rozumiecie? Chodzi o to, że szukając Boga, tak, będąc w odpowiednim miejscu, przyszło do mnie rozwiązanie danego problemu. Stąd jest napisane, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. To są rzeczy, które muszą działać. Raptem jego myśli, Boże myśli, stały się moimi myślami. Rozumiecie? Tak się też dzieje z emocjami i z każdą inną dziedziną życia. Kiedy my zaczynamy zgłębiać Boże myśli, Boże emocje, wiecie, co się zaczyna dziać? Te myśli i emocje zaczynają przenikać w nas i stają się naszymi. Czy musimy nad nimi pracować później? Oczywiście, że tak. Ponieważ nasze umysły nie są w ogóle przygotowane na Boże myśli i Boże emocje. Cały czas w naszych głowach będzie krążyła pewna forma odwrotna. Ale kiedy ty już wiesz, co jest prawidłowe, zaczynasz się skupiać na tych rzeczach i to zaczyna się utrwalać w tobie. Zaczynasz myśleć jak Bóg. Zaczynasz odczuwać jak Bóg. Słuchajcie, to tak działa. To jest takie założenie Boga. Bożym założeniem nie jest, abyśmy byli takim gronem, wiecie, baranków, które po prostu nie wiedzą, dokąd iść, biegają od proroka do proroka, poszczą, szukają cały czas, Panie, co mam zrobić tu, co mam zrobić tam. Jemu nie o to chodzi. On chce, abyśmy byli ludźmi, którzy na stałe mają dostęp do jego emocji, myśli, do jego planów i dążeń. Rozumiecie? W ten sposób. On tego w ogóle chce. Dlatego jemu tak zależy, żebyśmy go poznawali. Poznawanie Boga musi być naszą pracą codzienną. Wiecie, z czym będziecie mieli największy problem? W utrzymywaniu Boga w miejscu stałej adoracji. To jest największy problem chrześcijan. Miejsce stałej adoracji, koncentracji. Jezus powiedział tak, będziesz kochał Pana Boga swego, z całego serca swego. Czyli tutaj mówi w tym momencie o odrodzonym duchu człowieka. Z całej duszy swojej, czyli całą swoją psychiką. Dodaję więcej. Całą myślą swoją, czyli będziesz koncentrował na nim swoje myśli, tak? I będziesz wkładał w to całą swoją siłę. Będziesz do tego wkładał energię. Wiecie? To jest jakaś praca. Tak samo jak, jeszcze raz wrócę do małżeństwa. Małżeństwo musi być pielęgnowane. Jeżeli małżeństwo nie będzie pielęgnowane, ono samo się nie wypielęgnuje. Rozumiecie? Absolutnie. To w ogóle nie da rady. Kiedyś pamiętam, jak do mojej żony podeszła taka kobieta w jednym kościele, usługiwaliśmy i ona mówi do niej tak, starsza od Agaty, mam powiedzmy z 10 lat czy tam więcej, i mówi, wiesz, Agata, mówi, chciałem się do ciebie poradzić, mówi, bo mam, no z mężem mamy tak, no obydwoje w służbie jesteśmy, no jesteśmy tu w kościele tyle lat wierzący, ale no źle między nami jest, no nie układa się nam w ogóle. No, Agata mówi, no ale to co? Mówi, co mam powiedzieć? Sypiacie razem? Nie, no już nie sypiamy ze sobą, mówi. I tam, nie wiem, no parę miesięcy już. Co, no, co mam zrobić? Co byś mi doradziła? Agata mówi, no, stringi se kup. Mówi, idź do niego w tych stringach. A on mówi, ale co ja? Agata mówi, ale co, no, co oczekiwałeś? Co ci powiem? Jakąś duchową rzecz? Przecież Słowo Boże mówi, teraz patrzcie, znowu wracamy sobie do prawdy. Że zostawi syn, ojca i matkę swoją, tak? I złączy się z żoną swoją i będą jednym ciałem, tak? Nie duchem. Nie psychiką. Nie psychiką. Co powiedział Bóg jednym, czy? Ciałem. Ciałem. Ja zawsze ludzi uczę, mówię tak, jak w małżeństwie obydwie osoby będą skierowane na Chrystusa w tym systemie adoracji, o którym ja opowiadam, tak? I będą miały bogate życie seksualne, to będzie im się wiodło. To będzie im się wiodło. To są prozy życia. Rozumiecie? Ta osoba oczekiwała czegoś innego. Myślała, że są jakieś inne koncepcje, takie... Rozumiesz? Ale nie ma innych koncepcji. Żyjemy na tej ziemi. W tym czasie. Kiedyś, jak będziemy w niebie, będziemy mieli nowe ciała i będziemy jako aniołowie. Tak? To nie będziemy musieli mieć stringi. One będą niepotrzebne. Ale będą też nam niepotrzebne inne rzeczy, takie jak wiara. A
nie będzie nam potrzebna wtedy wiara. Po to ci wiara, jak będziesz widział Boga. Nie będą ci dary potrzebne, nikt nie będzie prorokował w niebie, nie będzie innych języków. Rozumiem, o co chodzi. I stringów nie będzie. Nie będzie tych wszystkich rzeczy. Bo będą niepotrzebne. A dziś są potrzebne. Bo żyjemy na tej ziemi. W tym systemie myślowym. I Bóg wie, jak się tu żyje. I dostęp do Jego planów, celów i dążeń, Jego myśli, emocji i koncepcji umożliwia ci zwycięskie życie. I o to Bogu chodzi. Bo Bogu chodzi o zwycięskie życie Jego dzieci na ziemi. Bo zwycięski Kościół to nie jest Kościół, który krzyczy okej. To nie jest Kościół zwycięski. A? Albo rozwala jakieś w ogóle dziwne rzeczy. A? W duchu. Zwycięski Kościół to są ludzie, którzy mają zwycięstwo w życiu. Rozumiecie? Kiedyś łomak zapytał, mówi, jak myślicie, w Chicago byli najpierw homoseksualiści, czy duchy terytorialne homoseksualizmu? To tam najpierw przyszło? Mówi, homoseksualiści przyszli najpierw. A potem dopiero powstała zwierzchność homoseksualna. Nie myślmy sobie, że będziemy gromić zwierzchność homoseksualną nad Chicago i znikną homoseksualiści. Bo to tak nie działa. Trzeba gromić zwierzchność, ale trzeba głosić homoseksualistom. Trzeba uwalniać moc w każdego geja z osobna. Rozumiesz? Tak to działa. I trzeba wśród nich wejść, do nich, rozumiecie? I wśród nich żyć. I wśród nich służyć. Tylko, że wielu chrześcijan to woli, proszę ciebie, wynająć samolot, przelecieć nad Chicago i gromić duchy homoseksualne nad miastem. No przepraszam, to w ogóle, rozumiesz, to się nazywa, proszę ciebie, jeszcze wstawiennictwo, tak? Duchowe wstawiennictwo. To nie tak. Bóg chce, żebyś miał dostęp do Jego umysłu, do Jego serca, do Jego emocji, ale pokazuje wam drogę. Tylko tą drogą. Ustawcie Boga w miejscu adoracji absolutnej. Zacznijcie skupiać na Nim każdy element swojego życia. Zacznijcie uczyć się oddzielać dla Niego. Ja się nauczyłem oddzielać dla Boga w różnych sytuacjach. Jak pracowałem jeszcze zawodowo, ja się nauczyłem, że cały mój dzień będzie jakąś formą uwielbienia. Tu pisałem jakiś kontrakt, kończyłem pisać kontrakt, uwielbiałem Boga, śpiewałem Mu. Szedłem do ubikacji, modliłem się w innych językach. Cały czas! Przerobiłem swój mózg. Przerobiłem sobie. Sara była malutka, usypiałem ją, zawsze się rwałem do usypiania. Zawsze chciałem, ja będę usypiał Sarę, bo dla mnie Sara nasza nie spała dwa lata. Tak jak trzeba. Jeszcze pamiętam, że słowo nad nią odgłaszałem cały czas. Położysz się i zaśniesz spokojnie, bo sam Pan czuwa nad tobą. Odrodzenia tylko przez dwa lata. Zaczęła potem mówić. Jedno z pierwszych takich naszych rozmów, że tak powiem, to było takie. Tato, kto to jest sam Panczu? Nie wiem, kto to jest sam Panczu. Bo ty mówisz, niech sam Panczu ma nad tobą. Wyłapała środek. Ale kiedy ją usypiałem, pamiętam jak była mała, to był czas mojego uwielbienia. Ja uwielbiałem Boga, modliłem się w innych językach. Ogłaszałem nad nią słowo. Rozumiesz? Cały czas tak było. Cały czas. Pamiętam kiedyś przez 6 miesięcy ogłaszałem, że jestem sprawiedliwością Bożą. Śpiewałem o tym piosenki. Sam wymyślałem je. Rozumiecie? Po 6 miesiącach mniej więcej w moim umyśle nastąpił taki zwrot, że zobaczyłem, że żaden mój czyn nie jest istotny. Rozumiecie? W ogóle zobaczyłem po 6 miesiącach, że żaden mój czyn nie jest istotny, bo są mi przypisane czyny Jezusa. Rozumiesz? W ogóle, co to spowodowało? Myśli Boże dotarły do mnie. Przestałem po tej terapii 6-miesięcznej zasługiwać na cokolwiek. Mówię, okej, czy robię dobrze, czy robię źle, uczynki Jezusa są mi przypisane, ale jasne. Wiesz, do czego to mnie uwolniło? Do tego, żeby się nie spinać i w związku z tym, tak, móc robić to, co należy. W ogóle
Pokazuję wam mechanizmy, są takie mechanizmy. Bóg chce, żebyś poznawał Go, ale to poznawanie właśnie tak wygląda. Wytworzenie w sobie postawy dziękczynienia spowoduje, że nie będzie na tym świecie niczego, tak? Co by spowodowało twoje podejście pretensjonalne, zachwianie w tobie pretensjonalne. To nic nie zachwieje tego w tobie. Cokolwiek się zdarzy, ty powiesz, Boże, uwielbiam Ciebie. Halleluja! Tak? Diabeł czasami będzie twarzą w twarz, tak? A ty będziesz mówił, Jezus, wywyższam Ciebie. Dziękuję Ci, że mimo tego, że czuję oddech tej szmaty na swojej twarzy, tak? To wiem, że Ty jesteś Królem i Panem. To zmieni wiele rzeczy. To wiele rzeczy zmieni. Nie będziesz zaskakiwany przez życie. Nie będziesz zaskakiwany. Bo postawa dziękczynienia spowoduje, że ty w ogóle będziesz człowiekiem, który mi się nic nie może stać takiego, tak? Co nie jest w jurysdykcji Ducha Świętego. Ponieważ ja cały jestem w jurysdykcji Ducha Świętego. To spowoduje, że będziesz miał łatwość w posłuszeństwie. Chrześcijanie się spinają, żeby być posłusznymi ciągle. I mówią, trudno jest być chrześcijaninem. Muszę walczyć, no bo ja nie walczę. Ty musisz walczyć, a ja nie walczę. Kiedyś u nas w kościele powiedziałem takie kazanie na ten temat, że w ogóle Dawid, on był człowiekiem walki, tak? A Salomon był synem pokoju. I była maleńka różnica między tym, jak jeden prowadził państwo, a drugi prowadził państwo. W czasie, kiedy Salomon prowadził państwo, tak? To jest napisane w mojej Biblii, że żaden Izraelita nie pracował fizycznie. Wszyscy byli dyrektorami i kierownikami. Szok w trawkach, jak można doprowadzić państwo. Co? Nie dosyć, że nie było wojen, tak? To cały Izrael zarządzał ościennymi narodami, a ościenne narody wykonywały pracę. Bo Bóg nas powołał do tego, żebyśmy żyli w pokoju, a nie byli w stanie wojny. I to było proroczo w stosunku do tego, co jest dzisiaj. Poznawanie Boga. Przyjaciele, jeżeli my jesteśmy ludźmi, w których mieszka Bóg, to my musimy zrozumieć, że to jest niezmiernie łatwe dla Boga, tak? Przekazywać nam Jego myśli. To nie jest dla niego żaden problem. Nie trzeba go wyprosić o to. Nie trzeba klęczeć na kolanach i powiedzieć, Panie, objaw tylko. Panie, powiedz, tak Cię proszę, Panie. Nie. Trzeba tą drogę obrać. Tą drogę. Bo Bóg jest otwarty. Bóg nie jest zamknięty. Jego nie trzeba prosić, żeby coś Ci powiedział. Po co? Jak jeżeli jesteś matką czy ojcem, czy wyobrażasz sobie, że Twoje dziecko klęczy u Twoich stóp, tak? I prosi Cię w ogóle, żebyś mu coś powiedział. To jest w ogóle nie, w ogóle jakieś szaleństwo. A jest napisane w Biblii, że wszelkie ojcostwo od Boga bierze swoje imię. W ogóle jeżeli ty masz instynkty, zdrowe instynkty ojcowskie czy macierzyńskie, to ty wiesz, że Bóg też tak ma i 1000 razy lepiej. A więc On otworzył nam drogę do poznania, do poznawania siebie. On tego chce, On tego pragnie, bo jestem otwarty na to, chcę, żebyście wiedzieli, co ja w głowie mam. W ogóle zależy mi na tym, żebyście wiedzieli, ja nie jestem ukrytym Bogiem. Objawiłem się w Chrystusie 2000 lat temu, a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród was. To słowo zamieszkało, oznaczało, zaczęło bytować. Zamieszkało na stałe. A więc Jemu zależy. Wyjdź z mentalności proszenia Boga o objawienie. Wyjdź z mentalności proszenia Boga, żeby coś dał Ci poznać. Wyjdź z tej mentalności, bo to nie jest mentalność nowotestamentowa. Tylko wejdź na drogę sięgnięcia po poznawanie Boga. Poprzez ustanowienie Go głównym punktem adoracji. Tak? Otoczywszy to atmosferą dziękczynienia. Tak? Która będzie się objawiała tylko w praktycznych aktach posłuszeństwa. Jezus powiedział, kto mnie miłuje, posłusznym mi będzie. Tam nie było napisane, że kto mnie miłuje, tak? Będzie zachowywał się w jakiś, nie wiem, sposób, nie wiem, romantyczny w ogóle, czy coś jakiś, nie. Kto mnie miłuje, posłuszny mi będzie. W ogóle rozumiecie, o co chodzi?
Jest taki ruch jeden w Polsce, oni tam uczą ludzi, jak tam z Bogiem spędzać czas, mówią, jedź tam, mówi sobie, wynajmij hotel, kup Bogu kwiaty, wiesz o co chodzi, tak dalej, ten ruch, takie rzeczy, ludzie tak robią. Po prostu, ja byłam na randce z Bogiem, ja słyszałem osobiście takie coś, człowieku. Na randce z Bogiem byłam. Rozumiesz, ona była na randce z Bogiem. Że to są zachowania obsesyjno-kompulsyjne, to się tak nazywa po prostu psychologii. Proszę odstawić. Ona kupiła kwiaty słowochłonowe, dorosły człowiek. Narodzona z Bożego Ducha, wypełniona Duchem Świętym kobieta, kupiła kwiaty i pojechała na randkę z Bogiem. Urlop się z pracy. Bo ją taki pastor powiedział, że tak robi. Rozumiesz? A kiedy my tam ewangelizację zrobiliśmy, rozumiesz? To oni sobie zaprosili do tej ewangelizacji, bo to razem z nami zrobili, tylko jeszcze oprócz tego, że nas zaprosili, to jeszcze zaprosili takich ludzi z takiego miasta, już nie powiem z jakiego, w Polsce, i oni nam sny wykładali. Siedzieli takie, mieli wykładanie słów. I tam ci, co te sny wykładały, takie dwie artystki, one powiedziały jednemu z tych liderów, miałyśmy dzisiaj sen, że złowiliście tutaj martwą rybę. I chodzi o to, że ta ewangelizacja w ogóle nie ma sensu, bo tylko same martwe rzeczy się zrobią. Człowiek, jak ja to usłyszałem, potem one zniknęły z mojego pola widzenia. Powiedziałem, kiedykolwiek je zobaczę na ewangelizacji, to ja osobiście połamię krzesła. Nie będzie żadnego wykładania snów, tam gdzie ja będę głosił. Rozumiesz? Bo oni tak, ewangelizacja jest B, tak? Ale kupienie Bogu kwiatów i wysłanie jednej z porówniczki, proszę ciebie, na randkę z Bogiem jest cacy. No przepraszam, gdzie to w ogóle? Gdzie my żyjemy? W czym my żyjemy? Gdyby człowiek poznawał zamysły Boga, to by do głowy mu takie coś nie przyszło. Bo Bóg tak nie ma. Bogu niepotrzebne są kwiaty. Wiesz, co jest Bogu potrzebne? Ustanowienie Go w miejscu adoracji. Otoczenie atmosferą dziękczynienia, tak? I akty posłuszeństwa, które są jedynym dowodem miłości wobec tego Boga. I to jest zdrowy, normalny Bóg, który ma normalne, zdrowe pomysły. Nadprzyrodzone, ale zdrowe. Dlatego musimy poznawać, bo wokół jest tyle fałszu, tyle głupoty. Rozumiecie? Jest napisane, że głupota woła na rynku. Ona staje, woła, a chodźcie, chodźcie, u mnie jest wszystko. A woła. Wokół cały czas jest zafałszowanie poznania Boga. Dlatego taka wielka potrzeba realnego poznawania Jego zamysłów. Nie możesz być wtedy oszukany. Będą ci mówić już rzeczy, wiesz, Pan mnie do tego prowadzi, a ty już wiesz, że to nie Pan. Już nawet czasami nie rozmawiasz, bo nie jesteś powołany, żeby rozmawiać. Powiedz, ty przestań, weź, ale daj spokój. Rozumiesz? I znowu masz kolejnych ludzi, którzy będą przeciwko temu, co robisz. Bo znowu poznałeś coś więcej. Tak? Bo prawda, o której mówiliśmy na poprzedniej sesji, zaczyna w tobie wzrastać i w tobie się rozwijać. Widzicie, ja mógłbym wam dawać mnóstwo przykładów takich. Ale chcę, żebyście po prostu zrozumieli, że to jest tylko i wyłącznie zaangażowanie wasze w tym momencie, bo wy nie jesteście ludźmi, którzy się narodzili z Bożego Ducha wczoraj. Wy żyjecie z Bogiem, chodzicie z Bogiem. Po prostu macie teraz tą drogę. Troszkę się, ograniczcie się, to pewne rzeczy, proszę was, ograniczcie pewne rzeczy, a stańcie tylko na tej drodze. Zobaczcie, jak to działa. To w ogóle jest proste. To prosta sprawa jest. To prosta sprawa. Naprawdę. Ja, to są proste, że ktoś przychodzi do mnie, opowiada mi coś tam, na coś się skarży. Ja się w ogóle nauczyłem po angielsku wycofywać. Nie rozmawiam z ludźmi w ogóle, człowieku. Albo on poklepie po plecach. On coś tam mówi, wiesz, znowu mi coś tam nie wyszło. W ogóle. Jak tam dzieci twoje w ogóle? Rozumiesz, głupażne. Nie kontynuuję. Nawet nie uwalniam tego w ogóle, kiedy tam jestem. Zamykam. Przebywam z Bogiem, planuję sobie te rzeczy. Nie jest to też w moim, coś takiego, że to mnie w jakiś sposób ogranicza życiowo. Nie ogranicza mnie to. Łatwo jest mi rano wstać, łatwo jest mi się modlić, łatwo mi jest czytać. Po prostu. Łatwo mi jest nie słuchać różnych rzeczy w internecie, jak mi łatwo jest. Słuchajcie. Nie mam niesamowitą łatwość nie włączenia sobie jakichś nauczeń.
szukam dziwać tych rzeczy, różnych rzeczy, które się nazywają uwielbieniem, a one nie są uwielbieniem. W ogóle nie robię tego. Po co? Po co? No teraz do kościoła przyjechał chłopak, który grał w kościele za granicą w tysiącosobowym Hillsongu. Przyjechał do nas, a my mu powiedzieliśmy tak. A u nas nie będziesz grał. Na razie będziemy pracowali z tobą. Mówię, bo jesteś człowiekiem, który nie może na razie tego robić. Ja tam raz głosiłem w tych Hillsongu, wiecie, poselstwo. To zacząłem uwalniać od demonów liderów tego Hillsongu, bo zaczęły demony z nich chodzić na środku sami, potem pastor, że to co się stało? Ja mówię, to się stało, to się stało. To są liderów w ciebie. Ma liderów w ciebie. Rozumiesz? Takie coś się dzieje. Zrozumcie, chcę, żebyście zobaczyli, jak to funkcjonuje. Jest to coś, co w Twoim przypadku da taki sam efekt w Twoim przypadku. Poznawajcie Boga. I powiem Wam, i nie ma końca tego. Nie będzie tego końca. Czy będziesz lat 10 z Bogiem, 20, 30, 40, 50. Zawsze będziemy mieli co do roboty. Bo myśli Boga, emocje Boga, rozumiecie, plany Jego są nieskończone. One są nieskończone. Nie ma, że to się zamknie gdzieś kiedyś, że już w pewnym momencie, wiecie, ja czasami słucham, że ja mówię, a to już wszystko wiem. Ja mówię, ty, ja nie wiem, a ja czym dłużej chodzę z Bogiem, tym bardziej w ogóle widzę, że mało wiem. Kurczę, ja nie wiem, jak ty masz, że ty wiesz wszystko. Ja ci coś mówię, no ja to już wiem. No przecież to jest człowieku, to jest arogancja na poznanie właśnie. To jest arogancja. Dzisiaj na tej szkole robimy wstępy do następnych rzeczy, ale to są bardzo ważne wstępy. Proszę Was, żebyście pamiętali o tych rzeczach, ponieważ my na nich będziemy potem budować. My będziemy na nich budować.